To dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że kilka moich luźnych myśli, które wynikają z takiego mojego bardzo praktycznego doświadczenia, będzie interesujące. To praktyczne doświadczenie bierze się z prawie 10-letniej pracy. Jestem prawnikiem, od wielu lat prowadzę sprawy sądowe, wspieram osoby, które dochodzą swoich praw przed sądami, swoich praw naruszonych dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. I pomyślałem, że kilka takich moich obserwacji może być ciekawych, aczkolwiek nie chciałbym, żeby moja wypowiedź była potraktowana jako jakiś wynik jakichś analitycznych, dogłębnych badań naukowych. To są po prostu moje obserwacje z mojego codziennej pracy, codziennego życia. I tak naprawdę zastanawiając się nad tym, co w ogóle tutaj powiedzieć, miałem jeden impuls taki dosyć mocny, który sprowokował mnie do pójścia w tą, a nie inną stronę. Byłem jakiś czas temu, byłem świadkiem ciekawej rozmowy znanej osoby z członkiem mojej rodziny. Ta osoba, dosyć taki celebryta gejowski, bardzo, bardzo znany, powiedziałbym, prowadził ciekawą rozmowę na temat tego, jak mu jest w Polsce i powiedział, że mu jest świetnie, że tak naprawdę nie widzi żadnych przejawów dyskryminacji, świetnie mu się powodzi, wręcz odcina kupony od tego, że jest znanym telewizyjnym gejem. I ta rozmowa nie dawała mi spokoju, ponieważ jakby z mojego doświadczenia to jest tak, że ja spotykam inne, zupełnie inne osoby w swoim życiu, takim zawodowym. Ja spotykam wręcz osoby, które przychodzą do mnie ze swoim problemem i dyskryminacji, prześladowania, jakiegoś zagrożenia. I te osoby zupełnie jakby znajdują się w innym paradygmacie ekonomicznym, to znaczy one jakby są po prostu w większości biedne. I pomyślałem, że tutaj jest jakiś mały rozdźwięk między tym, co mówiła ta osoba, a tym, z czym ja się na co dzień spotykam. I wypisałem sobie kilka przykładów osób, którym pomagałem, które wspierałem w sądzie czy poza sądem. I mam tak, 32-letnia lesbijka, bezrobotna, z małego miasteczka w Lubuskiem. Od zawsze, prawie nigdy nie posiadająca umowy o pracę, zawsze poruszająca się w tych bezpłatnych stażach czy bezpłatnych praktykach. 50-letni gej, sprzedawca w supermarkecie, po prostu siedzi na kasie. Transseksualistka, pracownica techniczna, zwolniona z jednego z większych polskich uniwersytetów. 25-letni gej fryzjer, mieszkaniec również małego miasteczka na północy Polski i 28-letni niskoopłacany pracownik Polskich Kolei Państwowych. I to są moje doświadczenia z osobami, które przychodzą po pomoc i spróbowałem jakby znaleźć wspólną cechę tych wszystkich bardzo różnych, nieznających się przecież osób i wyszło mi, że te osoby łączy jedna rzecz, to znaczy po prostu są otwarcie homoseksualne czy otwarcie transseksualne. Nie jest to tajemnica, czy nie jest to, jakby nie czynią z tego faktu żadnego sekretu. Ale też przeanalizowałem trzy sprawy, które prowadziłem, które nijak się mają do tej grupy pierwszej. I to jest tak. Znany aktor serialowy, dziennikarz poczytnej gazety i nieźle zarabiająca lesbijka. I również próbowałem znaleźć jakieś wspólne cechy i znalazłem te cechy dla tych nieznających się osób. To jest tak, dosyć wysoki status ekonomiczny, nieujawnienie się w miejscu pracy, bo jakby to cała moja krótka wypowiedź będzie jednak krążyła wokół miejsca pracy, bo z tym miejscem pracy kojarzę, jednak bardziej mi wiąże się kasat, czyli to, o czym rozmawiamy. I trzecia rzecz, która była wspólna dla tych osób, to jest fakt sięgnięcia po instrumenty prawne tylko wtedy, kiedy zostało zagrożone ich prawo do kontaktów ze swoimi biologicznymi dziećmi.
I nasunęło mi się kilka takich konkluzji, analizując te przypadkowe sprawy, które do mnie trafiły, że tak naprawdę dyskryminacja i status ekonomiczny jest ze sobą ściśle powiązane, ponieważ te osoby z pierwszej grupy, o których mówiłem, zdecydowały się na ujawnienie swojej tożsamości i poniosły za to karę w postaci bardzo niskiego statusu ekonomicznego, gdyż ujawnienie swojej orientacji czy tożsamości płciowej w miejscu pracy spowodowało w większości przypadków zwolnienie ich z pracy po prostu lub prześladowania w miejscu pracy, jak w jednym przypadku. Z drugiej strony te osoby z tej drugiej grupy, czyli te nieźle sytuowane ekonomicznie, były nieujawnione, ale myślę sobie, że mogę postawić taką tezę, że ten spokój i wysoki status ekonomiczny po prostu kupiły sobie w zamian za milczenie o sobie. I tak naprawdę myślę sobie, że dyskryminacja czy zagrożenie dyskryminacją w przypadkach, które opisałem, jest takim narzędziem, takim bardzo skutecznym narzędziem, które pozwala na zarządzanie zasobami ludzkimi. To znaczy jest to takie skuteczne narzędzie, które powoduje, że można wymusić na kimś jakieś zachowania, że można odreagować swoje frustracje i można bardzo skutecznie wprowadzić taki, no właśnie to jest takie narzędzie terroru w miejscu pracy. I myślę sobie też tak, że ta dyskryminacja, czy zagrożenie dyskryminacją, czy sukces dyskryminacji w przypadku tej pierwszej grupy polegał na tym, że w większości przypadków przez długi czas te osoby jakby no, próbowały walczyć, czy może nawet znosiły te zachowania, gdyż właśnie na końcu tej całej drogi dyskryminacji czaiło się zagrożenie po prostu ubóstwem, w sensie takim, że utrata pracy mogła spowodować po prostu brak pieniędzy, brak kasy, czyli zagrożenie ubóstwem. I myślę sobie też tak, że tak w sumie właściwie na koniec, że dyskryminacja, można postawić kilka takich tez, że dyskryminacja może być źródłem biedy, nie musi być, ale może być źródłem biedy czy niskiego statusu ekonomicznego, ale z drugiej strony też bieda podwyższa ryzyko dyskryminacji, dlatego że z moich obserwacji wynika, że te niskopłatne zawody, właśnie pracownik kolei, fryzjer w prowincjonalnym miasteczku, czy wieczna stażystka lub praktykantka, jakby nie mają środków, czy nie mają narzędzi, nie mają też często wiedzy do tego, jak korzystać skutecznie z przysługujących im praw. I tak sobie też myślę, że dyskryminacja i bieda, myślę, że prawdziwą może być teza, że to są dwie strony tego samego medalu, bo oba zjawiska są pewną formą niesprawiedliwości. Bieda jest niesprawiedliwością w dostępie do powiedzmy zasobów, do korzystania z tego, z jakichś dóbr, które powszechnie wydają się być dostępne. Dyskryminacja jest takim upośledzeniem czy niesprawiedliwością w korzystaniu z równych praw i choć bieda ma ten status, powiedziałbym, źródło ekonomiczne, a dyskryminacja raczej ma źródła kulturowe, przynajmniej początki są dyskryminacji, na pewno wiążą się z uwarunkowaniami kulturowymi, to jednak oba te fenomeny, oba te zjawiska są ze sobą ściśle związane i albo mogą być ściśle związane i tak naprawdę trudno powiedzieć, co jest przyczyną czego, czy dyskryminacja jest przyczyną biedy, czy bieda jest przyczyną dyskryminacji, ale myślę sobie, że każda z tych konfiguracji jest prawdziwa i na tym opierają się moje doświadczenia. Dziękuję bardzo.